Wchodzimy w menu Start, w ustawienia. Przechodzimy do zakładki aktualizacje i zabezpieczenia, do zakładki odzyskiwanie i tutaj w uruchamianiu zaawansowanym klikamy uruchom ponownie. Klikamy ten przycisk. Chwilę czekamy tutaj. Wyświetli nam się za chwilę oto taki ekran. Klikamy rozwiąż problemy. Opcje zaawansowane i ustawienia oprogramowania układowego UEFI. Klikamy uruchom ponownie, komputer nam się uruchomi ponownie w celu przejścia do oprogramowania UEFI. Tutaj klikamy Delete i jesteśmy w samym BIOSie. Przechodzimy do zakładki Meet. Tutaj przechodzimy do zakładki zaawansowane ustawienia częstotliwości, po czym wchodzimy do zakładki Advanced CPU Settings. W tych oto ustawieniach odnajdujemy opcję SFM Mode i włączamy ją. Jest to wirtualizacja potrzebna do uruchomienia kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze. Teraz zapisujemy i kończymy konfigurację, przyciskając ten oto tutaj przycisk. Komputer po tym ustawieniu ponownie nam się uruchomi. Logujemy się do pulpitu przez wpisanie swojego hasła. Tu już jesteśmy na pulpicie, klikamy przycisk Ctrl-Shift-Escape. Wchodzimy do menadżera zadań i tutaj widzimy, że wirtualizacja została włączona. Tak jak tutaj widzicie. Tego poradnika byłoby to na tyle. Jeśli on Ci się spodobał, zostaw subskrypcję, lajka i do następnego. Trzymaj się, cześć!